Ewangelia Łukasza 23:13. A Piłat zwołał arcykapłanów, przełożonych i lud i rzekł do nich. Przyprowadziliście do mnie tego człowieka jako odwracającego lud, a oto ja po przesłuchaniu go wobec was żadnej z win nie znalazłem w tym człowieku, o którego oskarżacie, ani też Herod, albowiem odesłał go do nas, a oto on nie uczynił nic takiego, co zasługiwałoby na śmierć. Ewangelia według Łukasza 23:13-15. Uniewinnienie po 35 latach. Kilka lat temu w wielu gazetach pojawiło się duże zdjęcie. Przedstawiało ono niesłusznie skazanego Jamesa Baina, który obejmował siwego dżentelmena, który był jego adwokatem. Przez 35 lat James Bain przebywał w więzieniu, choć był całkowicie niewinny. Badanie genetyczne ujawniło wreszcie prawdę. Nie mógł być sprawcą, który skrzywdził chłopca. Podobnie jak w przypadku tego człowieka, na podstawie badań DNA uniewinniono już kilkuset skazanych. Wielu z nich odbywało długie kary więzienia, a niektórym groziła nawet kara śmierci. Żaden jednak nie był osadzony 35 lat. Tym bardziej zdumiewające było to, że człowiek, który tak długo był niewinnie więziony, nie czuł ani goryczy, ani urazy. Po uwolnieniu powiedział: zostawiłem wszystko w rękach Boga. W Biblii czytamy, że Jezus Chrystus również został niewinnie potępiony. Został nawet ukrzyżowany, choć Piłat, rzymski namiestnik i Herod, książę Galilei, nie znaleźli w nim żadnej winy. W przeciwieństwie jednak do Jakuba Baina, Pan Jezus Chrystus mógł w mgnieniu oka wybrnąć z tej tragicznej sytuacji. Nie zrobił tego, raczej umarł z miłości do nas, do ciebie i mnie, ponieważ chciał nas zbawić. Już jeden grzech wystarcza, by na sądzie Bożym zostać słusznie i sprawiedliwie osądzonym i potępionym. Doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty jest całkowicie wystarczająca, aby każdy, kto Chrystusowi wierzy, nie poszedł na potępienie w jeziorze ognia i siarki, ale aby miał wieczne, doskonałe zbawienie. Dlatego przez wiarę w Jezusa możesz teraz otrzymać przebaczenie winy i życie wieczne. Jezus Chrystus Pan jest godzien, abyś powierzył się Mu całkowicie. Nawet jeśli z powodu ludzkich niedoskonałych regulacji cierpisz niesprawiedliwie. Uniewinnienie po 35 latach. Ewangelia według Łukasza 23:13.